Dużo znanych youtuberów rozdaje drogie samochody. Pomyślałem więc, że warto pójść za tym trendem, by zyskać nieco rozgłosu. Problem w tym, że jestem małym i biednym youtuberem jeżdżącym polówką i nie stać mnie na takie szaleństwa. I wtedy nagle mnie olśniło. A co jakby zrobić samochód z kartonu? I tutaj pojawiło się kolejne pytanie. Jaki samochód zbudować? Od dzieciaka marzyła mi się korwetta i byłem już przekonany, że będzie to samochód, który zbuduję. Lecz nagle pojawił się on, Rezygist, który powiedział: Mareczku, jeśli zbudujesz mojego Mustanga z kartonu do finału mojej loterii, czyli do 1 czerwca, dam ci 5000 zł. Bez dalszego zastanowienia zgodziłem się. Dobra, na początku najważniejsze jest odnalezienie projektu Mustanga z kartonu. Później stworzyć go w wersji miniaturkowej i sprawdzić, czy to w ogóle ma sens. Następnie przekształcić ten projekt tak, aby zmieściła się tam przynajmniej jedna osoba, czyli po prostu zwiększyć go w skali, no i wyruszyć na zakupy. No i dobra, i tak się składa, że znalazłem projekt Mustanga, tak się prezentuje. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak pójść go wydrukować. Dobra, mamy to, nasz projekt jest wydrukowany, przystępujemy do tworzenia małego Mustanga i zobaczymy, jak wyjdzie. Czyli jednak zajęcia z plastyki w końcu się kiedyś przydadzą. I tutaj, proszę Państwa, rozpocząłem pierwszy etap skilku w tworzeniu Mustanga z kartonu. A tu zabrałem sobie deskę do krojenia, żeby nie uszkodzić stołu, a tutaj zaraz zacznę narzekać. Powiem Wam, że nie jestem nawet w połowie i już dostaję w głowę od tych ząbków. Tak monotonne, to jest tak męczące. Życzcie mi szczęścia. Szybko przerwa na jedzenie i lecimy dalej. Wszystkim, którzy teraz jedzą, życzę smacznego. Ogarnę sobie słucha wodę, bo tylko wam leci muzyka, a mi nie. Muszę sobie umilić ten czas pracy. Gdy ja wycinałem, Kuba postanowił porobić content w tle i przy okazji zadbać o lepsze tło. Witam w kolejnym dniu. Dokończyłem już wycinanie wszystkich pozostałych elementów. Mamy to. Pozostaje nam teraz tylko wszystko skleić w jedno i zobaczyć, jak prezentuje się Mustang. Czy jest fajny, czy nadaje się do tego, by go powiększyć i stworzyć. Lecimy. Wszystkie elementy mamy już tutaj na miejscu gotowe, przygotowane i pocięte, ale żeby was już nie męczyć tymi timelapsami, to po prostu zrobimy magię montażu. To uwaga, uwaga. No i mamy, proszę Państwa. Co prawda, że nie wygląda on doskonale i no, nie jest zrobiony perfekcyjnie. Zresztą pokażę wam z bliska. Jak widzicie, jest troszeczkę powyginany. Widać białe elementy. Zadek też lekko klepnięty. Z tej strony nie ma kół, nie ma też podłoża. Zobaczcie. Ale głównie budowałem ten mini egzemplarz po to, by wiedzieć, jak później działać z dużymi kartonami. Tu mamy jeszcze elementy pozostałe. Tak naprawdę zostaje tylko dwa koła, jedno lusterko i podłoże. Z tym samochodzikiem możemy teraz zrobić to. Skoro mały samochodzik już mamy z głowy, teraz przechodzimy do tej przyjemniejszej części. Marek, ty głupku, wtedy jeszcze nie wiedziałeś, na co się piszesz. Czyli budowy dużego, ale najpierw zakupy. No a jeszcze przed tym ja sobie obliczę, jak duże kartony potrzebuję, ile tych kartonów ewentualnie potrzebuję. Nie będę was zanudzać. No i wziąłem się za poszukiwanie kartonów do budowy samochodu, przy okazji popijając sobie pyszną kawusię. Git, mamy to, teraz dzwonimy. Dzień dobry, chciałbym u Państwa zamówić kartony. Tak, podbudowę samochodu z kartonu. Skąd pan wiedział? Tak, mam kanał na YouTube. Tak, super. Tak, subskrybuje pan? O, super, fajnie. No, to w takim razie dziękuję i czekam. Tak, to było udawane. Tak serio mnie nie subskrybuje i tak serio nie dzwoniłem do nikogo. Ale kartony mamy załatwione. Mamy nasz budulec. 20 kartonów. 2 metry na około 1,80 m. Myślę, że to nam wystarczy, a jeśli by nam zabrakło, to mamy w razie czego jeszcze kartony z pozostałych nagrywek tam schowanego i tak dalej. Więc o budulec się nie martwię. A teraz musimy wnieść nasze kartony do środka i zacząć wycinanie. Jak widzicie, kartony wniesione. Teraz musimy odrysować nasze elementy na kartonach. A pewnie zapytasz mnie, jak to zrobisz? Dobre pytanie, już wam pokazuję. Tam jest rzutnik. Korzystamy z tego oto rzutnika. Wyświetlamy obraz tutaj, proszę Państwa. Bierzemy teraz ten karton, przykładamy go do naszej ściany. I teraz czekajcie. Pełny ekran. I mamy, widzicie? Element. Jeden element. Dobijamy go. Yes, science! Obliczyłem mniej więcej skalę. Jakby porównać ten nasz wymiar do wymiaru rzeczywistego, to mamy skalę na poziomie 1,14, coś takiego. O ile dobrze to policzyłem. Zaczynamy odrysowywanie. Okej! Okay. Uff, aj się zgrzałem. Ale dobra, pierwszy element odrysowany. Jeszcze tylko tak ze 20. Idę się teraz przebrać, przynieść sobie wodę i lecę z dalszymi elementami, bo zostało ich ze 20. Uff,
tak z 4 czy 5 kartonów już mam za sobą. Postanowiłem więc zrobić sobie krótką przerwę, ale muszę wam coś pokazać, bo akurat coś przyszło ciekawego. Patrzcie! Siu! Koszulki z Mustanga! Puuu! No a jak przerwa, to i kawusia. Powiem wam szczerze, że fajnie się to robi, ale jest to mega czasochłonne. No zeszło mi już na to, żeby was nie okłamać, jakieś 3 godziny. Stawiam, że drugie tyle może mi to jeszcze zająć. Później już z górki. Myślę, że wycinanie już będzie bardziej przyjemniejsze, a układanie to już dopiero. Dobrze, że zrobiłem najpierw tę małą wersję, bo dzięki temu chociaż wiem, na co zwracać uwagę, jak to zginać, jak to... Wiecie, tak. Nadać temu odpowiedniego kształtu. Szczerze, już nie mogę doczekać efektu końcowego. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie po mojej myśli. Odpalamy bydlaka. Czapkę mamy, tryb sportowy odpalony i lecimy dalej. Długopis, marker. Odrysowałem właśnie ostatni element. Teraz powiem wam, która jest godzina. 2:07. Pokażę wam te kartony. Finalnie wyszło ich 10. Kolejny dzień tworzenia Mustanga za nami. Widzimy się jutro. Dzień dobry. Chodźcie ze mną. Witam was w kolejnym dniu. Niestety pogoda nas nie rozpieściła tym razem. Jest dosyć pochmurnie, ale jest dobra nowina. Dobra nowina jest taka, że jestem prześwietlony trochę, czekajcie. Że najgorszą rzecz, czyli odrysowywanie kartonów, mamy już za sobą. A więc co teraz? Ale najpierw jadę po śniadanko. Polówką moją kochaną, błyskawicą, torpedą. Nie jest ona z kartonu, ale też jest zajebista. Zjem śniadanie, no i zasuwam wycinać kartony. Okej, pojedzone, więc czas zabierać się do roboty. Mamy tu już karton przygotowany. Pod spód daję inne kartony, żeby nie uszkodzić paneli. Mamy tu nasz sprzęt, skalpel i tapeciok. I lecimy, bo czasu coraz mniej, a musimy zdążyć z wszystkim jeszcze przed loterią Mustanga. Pierwszy element, proszę państwa, nad kole. Muszę wymyślić lepszy sposób na wycinanie tego. Muszę znaleźć lepsze narzędzie. Zastanawiałem się, czy nie wziąć czasem po prostu tarczówki. Chcieliście kiedykolwiek karton piłą tarczową? Bo ja nie, ale zawsze jestem pierwszy raz. No i od razu dużo szybciej. Nice! Działa! Teraz to powinno nam przyspieszyć trochę tempa. Ale was zakurzyło. Siema Kuba, ej, jest sprawa, pomógłbyś mi? Nie, się dobrze patrzy jak pracujesz, to jest najlepsze. Ja jestem w tym odcinku widzem, więc napiszę zaraz komentarz. Marek, tak się tego nie robi, w ogóle źle to wyciąłeś, tam jest krzywe, chłopie, to nie będzie jeździć. I w ogóle to masz dobre proporcje tego? To w sumie 1:1 wasze komentarze, na 100%. Ale też inny komentarz, kocham cię Marku. I co? Pierwszym! Dobra, ja zasuwam, bo nie mam czasu, bo do loterii tuż, stary, a muszę zdążyć przed. Czemu przed? Bo inaczej mi Remek nie odda za ten materiał. Ej, to jest dobra presja, to jest dobry motywator. Kuba jednak przyszedł z pomocą i nawet Szumi też dołączył. Trochę tych kartonów już wycięliśmy. To nasze wszystkie efekty końcowe. Ciepło. Ciepło, chłopaki zajebiście pomagają. Dzisiaj chciałbym skończyć to przed 20, bo jeszcze chcieliśmy z chłopakami wyjść na miasto na chwilkę. Ale no, nie wiem czy zdążę. Najwyżej jutro z samego rana będę robił dalej. O ile będę w stanie, bo mogę być zmęczony i śpiący. Zostało nam 5 kartonów, więc jesteśmy na półmetku. Te kartony mnie prześladują. Smaczny kawusi, drodzy widzowie. Wszystkim się przyda chwilę przerwy. Ej, dlaczego odjeżdżacie? Zostańcie, nie! O kurde, nie wiem teraz co lepsze i co większe, samochód czy potężny Szumi. Patrzcie, wszystkie elementy już mamy pocięte, to jest niesamowite. I on będzie faktycznie ogromny. Najgorsze za nami. No poczekaj, zaczniesz go sklejać. Ja to za każdym, po każdym etapie mówiłem to samo, najgorsze za mną, najgorsze tym razem za mną. A jakim klejem to będziesz kleił? Glugan. Nie tym sztywcie chyba, nie? Nie, mam glugana chłopie, to się klej na gorąco. Będzie ważył z kilkanaście kilogramów chyba, nie? Czy nie? No, tak. No? Rozmowa na poziomie. Ej, ale możecie tam... zważyć wszystkie, zabrać wszystkie kartony razem i zważyć je. Ej, to jest dobry pomysł, ale nie chce mi się. O nie. O nie, dobrze. Żarcie!
Dobra, wyłącz tą kamerę, już koniec. Czy krytyk? On hejtuje każdego. Kryty? Czy kryty? Kryty, bo jest kryta przez ciebie. My idziemy teraz jeść, bo w ogóle jest następny dzień, bo wcześniej nawet wam nie mówiłem, ale po prostu tyle dni już minęło, że to już nie ma sensu, żeby wam o tym wspominać. Idziemy jeść i idę później wszystko zanieść do garażu i skleić w całość. Ej, przepraszam, żeby to było chamskie. Całe szczęście, że z majtkami nie pociągnęłeś. Siemandero, jednak jesteśmy w salonie i kuchni, bo niestety w składziku tam się okazało, że jest niezły pierdzielnik, więc nie zmieścilibyśmy się z naszymi rzeczami. Ale dobra, nie byłbym sobą, jakby wam nie pokazał już tego, co zrobiłem. I powiem wam szczerze, że się tak jaram. To jest tylko na razie maska. Siu! No patrzcie to! Masakra! To jest ta maska, a to jestem ja. Mężczyzna, 1,79 m, czyli według większości kobiet nie mężczyzna, bo nie mam powyżej 1,80 m. Ale teraz już widzicie, jak sama maska jest wielka. Robię to już 3 albo 4 dni, jak nie więcej. I zakładam, że jeszcze jakieś 2 dni mi to zajmie. Samego układania auta. A co dopiero? Jakieś dodatkowe modernizacje, kolorowanie. Zobaczymy? Zobaczymy. Zobaczymy. Nie zawsze wychodzi. Pomyśleć, że to jest 1/3 samochodu. A żeby wam zobrazować, jak to jest duże, to jest sama maska na polówce. A teraz idziemy tam. Wszystko przeniesione. Przyszła ekipa pomocnicza, Wiki i Glencu. Chcą mi pomóc, żebym skończył to jeszcze dzisiaj i żeby Remek zareagował i zobaczył dzieło finalne. My też zareagujemy. No, mam nadzieję, że oni też zareagują. Wiecie, ja to widzę, to jest kompletnie inaczej wygląda, jak to jest do góry nogami, więc... No, powiedziałbyś, że to jest samochód. Ja nie. No stary, no właśnie. Ja bym powiedziała, że to są duże sanki. Albo otwarta buzia aligatora. Czas na pierwsze, jest 18:18. O, ktoś o nas myśli, Bartek, ekstra. Remek pojechał, ale ma wrócić za 1,5 godziny, czy 1,5 godziny, nie wiem, jak się odmawia, polski język, trudny język. Ty nie odmawiasz nigdy. Mam nadzieję, że to wyszło, bo aktualnie ostatni element, z którym się borykam tutaj ze zderzakiem tylnym, to jest masakra. Wszystkie elementy mi szły tak, a ten? Srak. Proszę państwa, samochód jest prawie ukończony, ale niestety nasze piorunki wyjeżdżają i prawdopodobnie nie zobaczymy się już przed losowaniem. A chcę mieć ich jeszcze na filmie, więc chodźmy. Ej, kochani, nie wiem czy wiecie, ale budowałem samochód z kartonu. Wow! Naprawdę? Naprawdę! A szybko minąć, bo nie wiem kiedy to już było. Już jest skończone? Tak! W 95%. Ja widziałem na razie podwozie. Ja na razie widziałam koło. Ja nie patrzę jeszcze. Oni wcale nam nie pomagali. Nie, wcale. Popatrzyłem się, Marek. Podoba mi się cegły. Ja, podoba mi się koła. Maska jest otwarta. Bo tu jeszcze jest szybki przegląd, robimy wymianę olei, filtrów. Ale ktoś nie uderzył przypadkiem w bok? Nie, bo tu tak się maska otwiera, wiesz, to jest taki nowy... z innej strony. To jest Mustang po liftingu, to jest wersja polska na cegłach. A to jest taki awangarda na cegłach, ale z kołami jednocześnie. No. Ale przez te koła wystające, no. Wygląda jakby miał body już. Jest taki white szeroki, body, nie? Taki, nie? White. Takie, no, white. White, no. Fajnie. Fajnie? Fajnie? Ej, no fajnie, jakby brakuje mi okna. Ktoś ci się zapyta i stary, co masz pod maską? Możesz tutaj wejść po prostu. To nie jest pierdolo. Ej, stary, gdzie lusterka są? Otwieram. Kurna! Nie ma lusterek! Lusterka, zapomniałem o lusterkach! A mam je tam. I progi. A, progów też nie ma. W sensie... Waliające są. Aha, o Boże. Jeszcze miałem zrobić dziury i pokolorować opony, ale powiem szczerze, nie chce mi się. Ej. I patrzcie, mamy w końcu szczerego influencera. Nie chce mu się nagrywać filmów. Bo mi już to zajmuje aktualnie 1,5 jak nie 2 tygodnie. Serio? Mogę powiedzieć, ta miotła jest niepotrzebna, bo pozamiatałeś. Dzięki Wiki za szczere, miłe słowo. Oj kurde, przepaliłem cię. Ale nie zwróciliście uwagi na przykład na niedoskonałości, nie?
Jakbyśmy tu mieli Mustanga, byśmy położyli oba siebie. Lala. Postawilibyśmy jeden obok drugiego. I byłoby znakomite porównanie, byśmy wiedzieli, jaka jest różnica pomiędzy nimi. No. Wszyscy myślą, że to patrzy na Mustanga, a ja tak patrzę się na. Od Bartka. No i chyba teraz kończymy. Przepraszam, ale są też niesamowite. Zostałem sam z naszą furką. Muszę jeszcze dół skleić. Umowa była taka, że mamy skończyć samochód z kartonu, więc jest. Ale jeszcze zostało połączenie maski przedniej z pozostałą częścią karoserii. Kurde, jestem z tego dumny, naprawdę. W takim razie, no, zabieram się dalej do roboty. Jest godzina 19:30. Remek może się tu pojawić dosłownie do godziny. Lecimy. Dobra guys, dostałem info od Remka, że zaraz tutaj będzie. Maskę udało mi się do tego czasu już zamontować i czekamy na jego reakcję. Użyłem trycytek do łączenia maski, bo innego sposobu nie było. Fuck. Okej. Siedzi. Lecimy po Remka. Dawaj! Chodź zobaczyć prawdziwą bestię, nie jakiegoś podrabańca. Money. Czyżby payday? Mam nadzieję. To jest godzina 21:30 dokładnie. No. Poniedziałek, 3 dni przed akcją. Nie ma co przedłużać, chodź. Dawaj. Co zobaczę. Czekaj, jeszcze nie patrz, no. Ja miałem plany, wiesz, na różne modyfikacje, ale nie było czasu, więc zrobiłem go całkowicie z kartonu. Dobra, nie tłumacz, miał być z kartonu, to będzie z kartonu. Najważniejsze, żeby był z kartonu. No i tak jest. 1:1. Okej. Okay. Tak żałuję, że nie mam teraz tutaj swojego oryginału. No. Bo on tu mógł obok twojego kartonowego stać, to by to było tak zajebiste. 3, 2, 1, go! Zajebisty jest! No nie? Ja pierdyka, jakie to jest wielkie! Ja pierdzielę o chłopie. O chłopie, widzę, że też gleba sroga, ale wiesz co ci powiem? Dystansu z przodu nie ma zrobione. Poduszki siadły. Tego się nie spodziewałem. Powiedz szczerze, bryła niezła, nie? Bryła to zajebiste. Zajebiste. Ten moment, jak Krzysztof zleciał. Overall, kurde gicior. A ty zdążysz jeszcze dopiąć szczególiki przed tym, przed eventem? A muszę? Bez lusterek auto? No dobra, zrobię to. Bez lusterek auto? Przecież to jest, wiesz, no. Chyba, że mam zrobić tak, wiesz, o, Nie, to zrobię. Zdążę. Maleczku, payday. Payday, jest! Wygrałeś. Wygrałem. Z akcją. No to czekaj, nie mam w rąkach który. No, ale chodź. Dałeś radę. Udało się. Akcję. Proszę państwa, zobaczcie, jest dzień losowania. Tu jest Remek. Przystojniak, nie? Widziałem jego Mustanga kartonowego, zajebisty. Tak. Ale czekaj. Do tego teraz dochodzimy. Chodźcie. To jest przycisk, sam go wykonałem. Świetny, co? Wiem. Ale jest coś świetniejszego, jest coś lepszego. Może no Mustanga. To? Nie. Zobacz, tutaj RS-ka. Ale też jest daremna. Może to jest nic warte. Spójrzcie na to. Dotarło. Całe. Pełne. Dokończone. Mamy lusterka. Wzmocniłem konstrukcję z dołu. Prawa autorskie. Bla, bla, bla. Przebitki. No, przebitki. Szybko tu wchodzą przebitki. Fajnie. Udało się nam. Wygraliśmy 5000 zł od Remka. No. To tak jak przypadkowo przeszliśmy na temat kartonowego Mustanga. O co chodzi, Marek? O co chodzi? Sam nie mam pojęcia. Po prostu postanowiłem, że zbuduję kartonowego Mustanga, bo wszyscy teraz znani twórcy YouTube'owi rozdawają swoje samochody. I byłem zazdrosny z tego powodu. Ja niestety jako biedny YouTuber, który posiada tylko polówkę, 1.4 wolnoscące, nie jestem w stanie oddać mego sprzętu, więc postanowiłem, że zbuduję coś kozackiego. Wygląda front. Dzięki. A patrz, tutaj wiejski tuning, na trytytach złapany zderzak. I to jest autentycznie, prawie że pełnowymiarowy Mustang. Prawie że, dokładnie. No. Rozumiem, że będzie on do wygrania u ciebie. No myślałem nad konkursem. A jak to wyślesz? Sam z tym przyjadę. Co, lawetę weźmiesz, normalnie załadujesz tego Mustanga kartonowego kurma na lawetę? Możesz podejść do nas. Hejka, papa! Było słychać, co mówiłem, że mamy nagrody, ale to nieistotne, bo to już oglądacie jakby, jak te nagrody już nie są nasze. Ten Mustang już nie jest Remka w ogóle. A ten karton już w ogóle nie istnieje. Jak zacznie padać, to na pewno.